prawnego Urzędu Wojewódzkiego decyzja będzie, że uchwała, wasze działanie jest zgodne z prawem, no to już została przegłosowana. Jeżeli nie, no to wtedy możemy przejść do głosowania tą uchwałą. Jedynym zmianą, jaka może dotyczyć tej uchwały, to jest w tej chwili obiektywne. Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że przyznam wam rację, sprawa jasna. Jeżeli nie przyznam wam racji, będziemy głosować dalej. Dalej będziecie mieli odpowiednią ilość rady, żeby tą uchwałę przegłosować. To jedyna zmiana będzie taka, że starosta nie otrzymał wyrównania od września, tylko od stycznia. To jest ta różnica w tym momencie. Z tego z drugiej strony przeczytałem na stronie powiatu oświadczenie klubu i też komentarze późniejsze na portalu internetowym i też, że jakoby pan starosta zrzekał się z tej podwyżki. Chciałbym wiedzieć, jaką państwo prowadzicie w tym temacie politykę, czy to jest sens tych obrad. Ja ze swojej strony powiedziałbym, nie chciałbym komentować, czy się zrzeka, czy nie, tylko proponuję, żeby tą uchwałę dzisiaj po prostu na temat nie rozmawiać i poczekajmy na te. Mamy wszystko wyjaśnione, wiemy stawki, jakie są dokładnie wyliczone mamy, czyli de facto 24 paragraf, to tak nie może się powtórzyć tej sytuacji, bo wszystkie sprawy są jasne. Więc z naszej strony jest zaczytana sytuacja. Ja napiszę do wojewody, poproszę o szybką odpowiedź, wnoszę odpowiedzi wojewody. Jeżeli państwo będziecie uważali, to zgłoszcie ponownie tę uchwałę na sesję. Jeżeli wojewoda stwierdzi, że jest nieważne, to zgłosicie. Jeżeli stwierdzi, że jest jakaś ważna, no to oczywiście proponuję, żebyście tą uchwałę wysłali do wojewody i ktoś ma ją podpisać też, tak, bo on musi ją rozpatrzyć. Bo moje pismo na pewno nie będzie podstawą do uznania tej uchwały, tylko w ten sposób pan wojewoda wyda opinię. Także prosiłbym państwa o jakąś tę konkretną decyzję w tym temacie. Ale czekać, czy ktoś państwu odpowiada, czy nie. Jak mam to interpretować? Bo padł wniosek tutaj i nie wiem, czy mamy przejść do głosowania od razu nad tym, czy jest porządku obrad tą uchwałą? Na pewno będziemy musieli chyba przegłosować tym głosem. Znaczy, to jest sytuacja taka, że proszę państwa, my teraz mamy robić postaw prawny do negowania tego, nie ma się wypowiedzi rady. Jeżeli państwo uważacie, no to deryzujemy, no to pytanie, co z tamtą sesją. Ja osobiście nie mam zamiaru uczestniczyć w głosowaniu nad tą uchwałą, ponieważ jest to, boję się, że mogę popełnić przestępstwo i głosować nad czymś, co już było głosowane. Więc ja na pewno widzę sam coś. Czy ktoś z zarządu się ktoś ustosunkuje do wypowiedzi? No, ja się ustosunkuję. Z kolei też ci wskazuję, żeby jeszcze raz pan wypowiadał się w imieniu jednego z wnioskodawców, czy osoby, która przedstawiała się tutaj do uchwały. Nie widzę przeciwwskazań, żeby procedować po raz kolejny tego projektu uchwały. A dlaczego z nim głosowaliście? Pani Danielu, to taka sytuacja jest trochę niezręczna. Pierwsze piszecie odezwę na stronie internetowej, kto to komitet wyborczy ma to, czy pisze, nie, pan napisał, czy pan może, co z was napisał? To jest na stronie Rady Powiatu. Rozumiem, że czy klub Prawa i Sprawiedliwości podpisał się pod tym oświadczeniem, panie Januszu? Przewodnicząca łamie prawo. To oświadczenie jest klubu Marka Długozimy, bo tu pan starosta mówi, że wy też pisaliście to oświadczenie. Pan starosta też podpisał oświadczenie, czy nie? Nie. Oświadczenie jest dwóch klubów. Klubu Prawa i Sprawiedliwości i klubu... Panie przewodniczący, to prawda, że to jest też oświadczenie Prawa i Sprawiedliwości? No jeżeli jest tam... Pan powinien wiedzieć, czy się podpisał jako przewodniczący klubu, tak? Ja się pytam, czy pan się podpisał jako przewodniczący klubu. Są to nasze podpisy, jeżeli są to nasze podpisy, to znaczy, że... Nie mam państwa podpisu. Czyli nie podpisaliście, tak? Pytam się, czy są tam. Ale to przecież nie ja publikowałem, nie ja podpisywałem, no to ja mogę się was zapytać. No. Nie, dlaczego nie ma żadnego problemu? Dwa kluby radne. Dlatego, że chciałbym się spytać o parę rzeczy. Po pierwsze jest ta zapowiedź o tym, że państwo pisząc, że... No nie ma żadnych. Chciałem dać pani głos. Pani zapytała się, czy pan Robert dokończył nie. Wypowiedź. Zapytałam, czy pan chce się usługować do Daniela wypowiedzi. Jeśli nie, to chciałam zadać pytanie. Panie Robercie, poczeka pan chwileczkę. Bardzo bym prosił. Proszę, pani Marzano. Ja chciałam zapytać zarząd i pani przewodniczącej, gdzie jest uchwała budżetowa, która została podjęta na sesji 29 grudnia? Bo próbowałam się dzisiaj
jeśli jest jej nie, nie wpłynęła do biura rady, to chyba z panią rozmawiałam przez telefon, tak? Nie wpłynęła, rozmawiałam też z panem sekretarzem, nie znaleźliśmy tej uchwały, na stronie jej też nie ma. Chciałam zapytać, gdzie ona jest, bo chciałam się dzisiaj na nią powołać i chciałam jakby zerknąć do tej uchwały i jej nie ma. Mogę się ustosunkować? Tak, chciałam zapytać, gdzie jest ta uchwała, bo jeszcze powiem tak, wpłynęły uchwały podjęte w tej sesji. O niewygasach i jest tak. Jeszcze jedno. Apteki, a tej nie ma. Pani marszałek, sesja chyba wydaje mi się została przerwana, więc chyba nie było. Nie. Ale uchwała była przegłosowana. W kilku tygodniu podczas mojego dyżurowania zwróciłam się z prośbą o przedłożenie wszystkich projektów, wszystkich podjętych uchwał. Jednak usłyszałam, że uchwały są nieprzygotowane przez służbę na pytanie, co w tej sytuacji, bo pan starosta jest zobowiązany zgodnie ze statutem w ciągu 7 dni od ich podjęcia do przedłożenia odpowiednim właściwym organom. Codziennie się kontaktuję w tej sprawie z biurem rady, prowadzimy telefoniczne rozmowy, jestem gotowa w każdej chwili do podpisania. Nie ma tych uchwał, nie zostały przedłożone, ani w wydziale finansowym usłyszałam, że nie są przygotowane. Także tutaj są służby, organ wykonawczy mógłby się ustosunkować do tego. Chciałam zapytać, gdzie jest ta uchwała? Nie można nam sprawdzić? No dobrze, szanowni państwo, myślę, że pani skarbnik to jest na zwolnieniu we lekarskim. To jest powód. A razi? To może zamknąć powiat cały, bo skarbnik nie ma. To się rozkoło. No wyobrażacie sobie firmę jakąś, że jednej osoby nie ma, jak paraliż? Można. Pani skarbnik złożyła 3 miesiące temu wniosek o przejście na emeryturę z tego powiem. Honor mówi dymisja. Jeżeli się nie radzi w jakichś kwestiach, nie prowadzi się firmy prowadzić. Pani Radna, ja mam nadzieję, że tylko pani tym badaniem chciała dobrnąć do sedna sprawy, o czym rozmawiamy o uchwale w sprawie wynagrodzenia. Dlatego pani chciała zabrać. Bo nie widzę tutaj związku z tym pytaniem, a o punkcie. Myśmy ja myślę, że stosowne byłoby poczekać do punktu 4 sprawy różne. Rozmawiajmy naprawdę, bo się rozbiegniemy, już jesteśmy i tak już po czasie. Bardzo proszę pan Robert. Pan Robert. Ja skończyłem. To proszę, jeżeli nie skończył pan. Proszę państwa, ja przeczytam teraz fragment państwa wypowiedzi czy oświadczenia. Tu jest tak, że wyszliście państwo, pomijając, że wyszli i tak dalej, pozostali na sali obrad, czyli tu są państwo wymienieni plus pasłowi zarzutowi, czyli Marzana Jurysta Ziętek, pozostali na sali obrad i przyjęła rada projekt uchwały w sprawie przywrócenia wynagrodzenia starostwa. Podejmując tę uchwałę, mieliśmy świadomość, że nie będzie miała skutków prawnych. Naszym celem nie było przegłosowanie obowiązującej nowej wysokości wynagrodzenia starosty Czernickiego. Poparciem tego stwierdzenia jest fakt, że pan starosta Waldemar Wysocki nie jest już zainteresowany ponownym procedowaniem uchwały w sprawie ustalenia jego wynagrodzenia i deklaruje gotowość pracy do końca kadencji z pensją w wysokości 50% w porównaniu z pensją poprzedniego starosty rodu Beoberta Ada. Dając, chcieliśmy pokazać, że większość radnych nie akceptuje decyzji. No i teraz pytanie. Tutaj jeszcze pojawia się szereg takich opcji w stylu, na przykład, że waszej w projekcie uchwały nie było wyrównania, twierdzacie, co oczywiście nieprawda, bo wyrównanie było z 3 września i taki tyle. Nie chcę komentować w tym miejscu. Muszę się odnieść cały czas do kwestii tej uchwały. Co to było? Zrobiliście sobie sesję sami, teraz się z niej wycofujecie, to może ja mam zapytać wprost, co z paragrafem 24. Czy się okazuje, że było to zgodne z prawem przerwanie? Bo gdyby nie było tak, to państwa dzisiaj nie było. Jak to słowa usłyszał pan radny Adak? Pani wyszło, pani radca. Chciałem zapytać, jak to wyglądało, że poszło hasło, to pan, pani radny, będzie mi pan tu mówić, co mam tłumaczyć. Było pytanie o 24 paragraf, co stanie się 17 w tym momencie. Jest hasło, że pan starosta nie chce podwyżki. O co chodzi w tym momencie, ja się pytam. Panie przewodniczący, i haniebne jest, że pan starosta podpisuje się pod czymś, gdzie zdarzenia podjęte przez przewodniczącego
notabene nazywa pan wielką kompromitacją dla powiatu trzebińskiego, zachowanie przewodniczącej kompromitujące itd., itd. Także... A kończy zdaniem, że i tak nasze działania, czyli państwa będą niezgodne. I to może był świat. Piszecie, że przewodnicząca łamie zasady prawo, tak, a kończycie, że i tak nie mieliście racji. No nie czytałem do końca, to jestem po prostu zżenowany, że nie, bo, o co chodzi, to wytłumaczcie. Ja jestem za tym, żeby tej uchwały nie procedować, poczekać na decyzję wojewody. Czy ta uchwała zostanie podpisana? Pytanie podstawowe. Czy pan... Ja podpisywałem? Bardzo proszę. Nasza obecność jest z tego względu tutaj. Nie pracuje, tylko czyli twierdzi pan, że ta uchwała była bardzo. Dlatego nie powiedziałem, ale powiedziałem dlaczego jesteśmy między innymi w organizacji, bo nie głosuję tylko jedną uchwałę na jeden uchwałę, ale to nie pożyczy. Ale tam jest podpis, dlatego jesteśmy obecni. Tam jest podpis 9 osób, tak, należących im do miejsc troszkę do 2 klubów, tak powiedzmy, jako 2 kluby, tam była tylko była. Więc zgodnie wszyscy państwo, panowie, jesteście w klubie, więc jak to trudno? Tu mówicie, że jest nieważna, tu mówicie, że ważna. Proszę państwa, mówię jeszcze raz, jeżeli faktycznie macie inne głosy i potrzebujecie, że przychodzi, to co za różnica, czy ona będzie uchwalona dzisiaj, czy będzie uchwalona za jakiś okres czasu? Jeżeli nie chcecie dać, to wojewoda się powiedział w tym temacie. Skoro pan Wojewódzki stwierdził, nie musisz się tutaj procedować nad tą uchwałą za rok. Ja myślę, że jest szereg wątpliwości, dlatego panie radny Damianie, proszę sprecyzować wniosek, czy głosujemy do... Ja jeszcze mam... To bardzo proszę i od razu zakończyć rozporządzenie z wnioskiem. Ale jeszcze parę proszę mówiąc, po oświadczenie, bo proszę bardzo, nie wiem kto pisał to oświadczenie, może ktoś by się przyznał z państwa, kto pisał, bo nie wiem z kim polemizować, nie? Panie... No nie wiem, dlatego, powiem dlaczego, no, chyba 5-krotnie w tym tekście jest moje nazwisko wymienione w takim negatywnym świetle. Między innymi, że przez 2 kadencje prawie 100% maksymalnego wynagrodzenia dostałem, co nie może być prawdą, choćby z tej przyczyny, że przecież dodatek stażowy, jak zostawałem starostą, nie mógł być większy niż 8%, a maksymalny to jest 20%. Czyli jak już używacie pewnych argumentów w kontekście, że zbliżone jest 100% maksymalnego możliwego wynagrodzenia, to nie jest prawda. W pierwszej kadencji miałem pensję o kilka tysięcy mniejszą niż przysługuje największa pensja starosty. To już nie mówię, bo to też jest bardzo wysoka pensja, ale jak używacie takich argumentów krytykujących mnie, to przynajmniej zadajcie sobie odrobinę trudu, żeby zrobić to mądrze, inteligentnie. Można to sprawdzić, ale jest to jest uchwała, można to sprawdzić. No, na PIP-ie macie moje wynagrodzenia, macie dostęp do kart, możecie sprawdzić uchwały poszczególne. No, ja mam tą trudność, bo już nie mam dostępu do kart, tak, ale uwierzcie mi, że to było dużo mniej niż maksymalne wynagrodzenie. To po pierwsze. Po drugie, tak jak wcześniej wspomniałem, dopiero w drugiej kadencji Rada Powiatu mi podniosła i to też nie było maksymalne wynagrodzenie. Ale wracając do tematu, tak samo piszecie o inwestycjach, no przecież wiecie, że poprzednie kadencje były bardzo mocne inwestycje. Poruszacie się w pewnych takich... Pani Przewodnicząca, ale w tym kontekście, jeśli ktoś pisze i będzie pani wymieniał pani nazwisko 6 czy 7-krotnie negatywnie, to też panią będę bronił. Tak samo pani przewodnicząca ma nie prawo, ale w drugim akapicie piszecie, że w zasadzie wasze głosowanie to jest niby nieważne. Czyli nie łamie prawo, bo w sposób oczywisty paragraf, na który się powołała, jest zgodny z prawem. Nikt tego nie negował, a gdyby tak było, żeby pani przewodnicząca łamała prawa, to byście zrobili tak jak zawsze, czyli napisali skargę do prokuratury i do wojewody, a tego nie zrobiliście. I teraz trzeci temat. Trzeba czasami mieć odrobinę przyzwoitości, uprawiając politykę i PR. Państwo sobie napisaliście, że starosta już nie chce podwyżki, o czym tutaj słyszę od pana Daniela, że jednak chcecie głosować tą próbę. No to na miłość boską, bądźcie na tyle prawi i sprawiedliwi, żeby być uczciwi w tym, co piszecie, tak? O czy my przegłosujemy, czy nie, to jest jedna sprawa, czy będziemy głosować, czy nie, to jest druga sprawa, ale nie uprawiajmy polityki wirtualnej i polityki realnej. To jest nieuczciwe wobec mieszkańców powiatu trzebińskiego i ja z tym akurat będę polemizował. Czy ja generalnie będę dążył do tego, żeby przynajmniej jak te przez te kilka wcześniejszych samorządów powiatu, ten poziom dyskusji politycznej był zawieszony na pewnym poziomie, bo nie wyobrażam sobie, żeby
żebym ja kiedykolwiek swojego poprzednika potraktował źle. Ja dodam pani starostę, mój poprzednik nawet pracował w jednej z jednostki. Jeździł do mnie ze mną jednym samochodem do Goslar na wizyty do zaprzyjaźnionego powiatu. A tutaj pana urzędnik, którego podejrzewam, że specjalnie stworzył pan takie fikcyjne stanowisko, bo PCPR ma mniej pracy, a jest o dwa stanowiska kierownicze więcej, wygania poprzedniego starostę z sali obrad plenarnych, czując się tutaj jak jakiś rozbójnik i pokrzykując niczym w siłowni Hades w Krzymigrodzie, której też się dopuścił pewnej bitki. Tak? Prosiłbym pana o to, żeby, i także wszystkich radnych Prawa i Sprawiedliwości i Komitetu Marka Długozimy, żeby zadbać o ten elementarny poziom kultury osobistej. Bo nie może być tak, że pana dyrektor wygania radnych w plenarnej sali Rady Powiatu. To nie jest tylko sala, tylko to jest sala Rady Powiatu. Panie Radny, miał pan skomentować wnioskiem. Wniosek mój jest oczywiście taki, żebyście państwo wysłali do wojewody tą uchwałę, bo ona niewątpliwie była przez nas procedowana i niewątpliwie co do tego wszyscy nie jesteśmy zgodni, czy została sprocedowana skutecznie, czy też nie. Dlatego dziwię mnie wniosek pana Duczaka, żeby jeszcze raz głosować nad czym wy przegłosowaliście. My przynajmniej mieliśmy tą odwagę cywilną, że wysłaliśmy do wojewody, żeby zweryfikował, czy nasza uchwała jest prawna i okazało się, że została prawnie podjęta. W waszym przypadku może być podobnie. Że nie bójmy się tego, zróbmy tak, żeby to wojewoda się wypowiedział, czy ta uchwała została podjęta zgodnie z prawem, czy też nie. Ja apeluję tutaj do radnego Iwaszuka, który mówił, że miał do tego prawo. Ja sądzę inaczej, ale oczywiście pan być może tak ma prawo myśleć, żeby pan okazał się odwagą cywilną i to uchwałę podpisał i wysłał. Bo jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Nie możemy udawać, że się coś robi, a coś nie robi. Panie Przewodniczący, no, mój wniosek, żeby przegłosować, żeby ta uchwała została wysłana do wojewody, a my, żebyśmy ściągnęli z porządku ostatnio już przegłosowaną wcześniej uchwałę. Bardzo proszę. Ja bym się chciał odnieść do jednego z pewnej części pana wypowiedzi. Nie zgodzę się z tym, co pan powiedział, że nieprawdą jest to, że przewodnicząca działała niezgodnie z prawem. Moim zdaniem przewodnicząca działała w tym wypadku niezgodnie z prawem, natomiast nie ma za to sankcji, o tym państwo bardzo dobrze wiedzą. Jest paragraf 17 ust. 3 statutu powiatu krzemińskiego, który jasno zarzucuje, że na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, ale Rada Powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu. Rada Powiatu. Mam rację, przecież 24. 24, panie, ale proszę zdecydować 24. A ja mam? Bardzo proszę, panie radny, damianie szybciutko, ponieważ miał sesja na 17.30. Paragraf 24. Przewodniczący rady radnego wyznaczy umowy czy... Po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji, klubowi radnych lub zarządowi powiatu zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie. Zarządzić przerwę. Co znaczy zarządzić? Proszę przegłosowanie. Ale my przecież nie opieraliśmy się na tym artykule, tylko na tym. No ale nie można opowiadać na następnym, nie biorąc pod uwagę tych, ale oczywiście, że można, no. Ale to tylko powoduje to, że nasz spór jest, tak? Wy macie swoje zdanie moje i czekamy na rozstrzygnięcie wojewody. Proszę wysłać uchwałę. Ja proponuję, jeśli chcemy mieć, bo ja jestem w stanie przyjąć trzech radców prawnych, którzy powiedzą, podbiją się własną tyczątką, że zrobiliśmy zgodnie z prawem, bo uwierzcie mi, że ja z dwoma rozmawiałem zgodnie z prawem. I nawet na naszym profilu jedna z prawniczek to napisała, że jest to zgodnie z prawem. No nasze, czy na jak? Nasze. Nazywa się nasz profil. Nasz profil. Tak? Proszę, ja panu to przedstawię. Jeśli no myślę, że przyjdziemy do głosowania. Panie Wysocki, ja jestem w stanie przynieść panu takie ekspertyzy. Jeśli pani macie rację. Ale jak to jest profil nasz profil? Dobrze, to ja panu później pokażę. A to teraz nie mam powiem. No to proszę. Na nasze profil. Na powiat Czerwiński. Co znaczy? Rada Powiatu Czerwińskiego. Rada Powiatu Czerwińskiego. To jest wasz profil, tak? Tak.
Przez profil otwarty. Przez profil otwarty. Możemy dostać rzeczy, możemy dać nam też możliwość. Profil otwarty, tak, drzwi nie trzeba. Ale bardzo proszę nam dać. Ja odpowiem tak. To kto decyduje, dlaczego partyjne odezwy do narodu są publikowane na profilu starostwa w powiatu szybickim? Czy opróbujecie nasze też... W którym szkalujecie ludzi, piszecie nieprawdę, które nie jest, znaczy ja rozumiem, że strona powiat szczybiński, czy starostwa powiatowego, to jest strona, która jest przypisana administracji powiatowej, a nie różnym partiom, które zasiadają w Radzie Powiatowej. To jest, bo my się nie przyszywamy do administracji. My mamy portal Rada Powiatu, w którym wypowiadamy pewne swoje, w tym przypadku opozycji zdania. Bo niestety, gdybyśmy wysłali to zarówno do, nie wiem, do publicznej gazety, Panorama Szczybnicka, to gwarantuję, że Państwo byście tego nie opublikowali. A tak samo jakbyśmy do starostwy dali i poprosili, żebyście nasze stanowisko opublikowali na stronie powiat szczybnicki, to gwarantuję, że też byście... Panie Radny, chciałem tutaj sprawę. Czy Panie Wicestarosto, mogę? Czy Pan Wicestarosta? Próbujcie. Panie Wicestarosto, chciałbym Panu zadać pytanie. Żeby nie było, że przyjmie jakieś do Pana starosty, to chciałbym Pana zapytać, czy Państwo publikujecie oświadczenie Klubu Platformy Obywatelskiej w temacie ostatniej sytuacji na sesji? Tak, również jak publikowane zostało pismo Klubu Skuteczny i pismo Klubu PiS. Ale macie Waszą... Przepraszam bardzo, Pana nie pytam, bo Pan twierdzi, że ja Pana nienawidzę, więc nie chciałbym... Wasz Facebook, i tam Waszym Facebooku. Panie, to jest urzędowy... Rada powiatu się... Tak, to nie jest Wasz Facebook. Opublikujecie pismo klubu radnych, czy nie? Znaczy tak, czy nie? Cenzura, panie wicestarosto, proszę odpowiedzieć poważnie, tak? Czy możemy traktować, że profil starostwa jest profilem wszystkim? Jak ty tutaj szkalowałeś urzędników, którzy zostali... Ale proszę mi... Jeżeli on stał tutaj i szkalował urzędników, że zostali wzięci z konkursu, że to mi się liczy, że jak tam ich nazwą, że bez kwalifikacji, bez tego, to było wszystko w porządku, bo to Robert Adak szkalował, jemu było wolno. Teraz jak się Robert Adaka pojawiło nazwisko kilka razy w oświadczeniu, proszę wydać swoje oświadczenie. To ja jeszcze raz, panie wicestarosto, dobrze, że pan... się najpierw pierwszy, jeżeli ktoś jest bez winy, nie weźmie ten kamień i rzuci. No. Dobrze, to ja pan odpowiem. Było dobrze, tutaj, tak, wszyscy nasi urzędnicy siedzieli tutaj, aby go uważali przez siebie. Dobrze, to ja panu odpowiem. To ja panu odpowiem, dobrze, że pan podjął, ponieważ dostałem przy pomocy administracji powiatowej pozew pięciostronicowy, wzywający mnie do przeprosin w różnych gazetach, bo zostali obrażeni. To pan odpowie. Po pierwsze, czy pani żona Kurowska-Korzystka, która została zdegradowana, która wielokrotnie dostawała nagrodę od poprzedniego starosty, Marka Kolińskiego ode mnie. Z jakiego powodu została zdegradowana i z jakiego powodu Państwo powołaliście nowego naczelnika? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy kontrola w powiatowej geodezji nie napisała Wam w protokole pokontrolnym, że dzisiejszy szef powiatowej geodezji nie ma wymaganych prawem kwalifikacji do zajmowanego stanowiska? Bo z tego co wiem, to napisała. To drugie pytanie. I trzecie pytanie. Jak to się stało, że dyrektor, który był dyrektorem domu dziecka, gdzie wyraźnie wojewoda wam napisał, że nie ma kwalifikacji, jest dzisiaj zastępcą dyrektora organu, który kontroluje dom dziecka, a wcześniej, z tego co pamiętam, został uznany winnym przestępstwa karnego, w tym przypadku niegospodarności, wobec placówki powiatowej, którą prowadził. Tylko sąd zawiesił wykonanie kary. To proszę mi powiedzieć, czy to są wybory merytoryczne? Ten sam człowiek szarpie się z radnym o drzwi, tak? I nie chce go wpuścić na salę plenarną. To proszę mi powiedzieć, pani Iwona Kurowska, dlaczego została wygradowana? Czy jest protokół pokontrolny, który wyraźnie wam powiedział, że szefowa geodezji nie ma kwalifikacji? No proszę o to. Tyle osób stoi pod drzwiami, czeka na wejście, a różne tematy możemy poruszać, nie musimy teraz
Czarny cel, bo wszyscy punkt porządku mowy. To nie ja pytałem, to mnie zapytał wiceskarosz. Ale to świadczy bo wy prowadzicie komisję budżetową, a ludzie trzymacie pod drzwiami. No jeszcze pana zapytam, czy szefowa działa nie została wygradowana z powodu pewnych merytorycznych spraw, które prowadzi, widziła chociażby z powodu schniętych drzew wzdłuż pola golfowego. Właśnie o nie był w tym temacie. Proszę mi odpowiedzieć. Każdy starosta prowadzi swoją politykę. No tak, ale może była zbyt bardzo dociekliwa w danych sprawach. W ogóle nie wymieniłem z nazwiska żadnej osoby, nie szkalowałem, tylko pokazałem, co zrobili. To zrobili. Robercie, zwolnicamy. Robercie, bo naprawdę czekają też goście i później będą różne opinie na ten temat. Przedłużamy, troszeczkę emocjonalnie wchodzimy w temat. Proszę, przechodzimy do wniosków. Ale ten wniosek też nie ma sensu, ponieważ to jest komisja, on musi pójść na sesję. No to ja myślę, że przechodzimy do punktu czwartego. Pan Robert zgłosi ten wniosek na sesji. Rozumiem sprawy różne. Prosiłbym może w tych sprawach różnych. Nie chcemy uchwały, więc powinniśmy się nad nią pochylić. Nie no, to znaczy, żeśmy ją przedyskutowali, to będzie zapisałem zaopiniowanie z analizy, tak? Zanalizowaliśmy tą uchwałę. Ja myślę, że jest uzasadnione. Uzasadnione. Jedziemy punkt czwarty, sprawy różne. Nie widzę. Nie widzę. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu na sesji. Przechodzę do punktu piątego. Zamknięcie posiedzenia komisji. Posiedzenie komisji uważam za zamknięte.